Hej, mam jeszcze dla Was recenzję kosmetyku firmy Senna Cosmetics. Jest to firma, która dopiero wchodzi na polski rynek, także nigdy nie miałam styczności z tymi kosmetykami, nie wiedziałam czego się spodziewać, ale jak się okazuje, te kosmetyki są naprawdę rewelacyjne i dlatego ostrzegam z góry, że ta recenzja będzie w 98%, jeżeli nie w 100% pozytywna, ale to, że one są takie fajne, będziecie mogły się przekonać na własną skórę, ponieważ jak zawsze będę miała dla Was upominek. Mały, oczywiście jeden z kosmetyków, właściwie nie mały, po prostu pełnowymiarowy kosmetyk Senna Cosmetics, ale o tym będzie mowa na koniec filmiku, tak jak zawsze. Jeżeli chodzi o samą firmę, to tutaj ich szata graficzna bardzo mi się kojarzy z firmą Il Maska, a z kolei ceny, bo to jest firma, która się promuje na firmę profesjonalną, czyli profesjonalistów, dla profesjonalistów. I ceny nie są niskie, ale one są gdzieś w tym samym przedziale co MAC. Czyli powiedzmy, ja bym porównała to samo do MAC-a, ponieważ to są firmy profesjonalne, których kosmetyków tanich nie mają. A że wszyscy MAC-a bardzo lubią i szanują. Tak samo myślę, że będzie z firmą Senna Cosmetics, ponieważ te produkty są naprawdę rewelacyjne, ale przechodzimy do rzeczy. Pierwszą rzeczą, jaką chciałabym Wam przedstawić, jest podkład. Podkład Barely Base Sheer Mineral Makeup z SPF 20. Jest to podkład leciutko kryjący i on nie jest taki stricte mineralny, on jest mineralizowany. Ponieważ na opakowaniu nawet jest napisane, właściwie nie na tym opakowaniu, tylko na kartonie, że on jest infused with minerals, czyli on jest napakowany tymi minerałami, ale oprócz minerałów ma jeszcze tam inne składniki, dlatego nie jest w 100% mineralny. Tutaj z tyłu, jak właśnie widzicie, możecie zobaczyć, jakie są aktywne składniki tego podkładu. On krycie ma delikatne. Jeżeli chcemy zakryć jakieś większe wypryski czy coś, no to to nie jest dla Was. Jeżeli macie cerę, która potrzebuje jedynie wyrównania kolorytu, bądź nadania takiego pięknego, zdrowego blasku, to to jest produkt dla Was. On ma w sobie, nie wiem, chyba składniki jakieś nawilżające, co sprawia, że on w dotyku jest niesamowicie jedwabisty. Ja na okres, kiedy go używałam, właściwie będę używać go dalej, bo jest leciutki, idealny na takie upały, jak mamy teraz, on bardzo fajnie się nakłada, jest naprawdę tak nawilżający, że ja przestałam używać pędzla, ustawiłam ten mój ulubiony kabuki i nakładam znowu podkład palcami, ponieważ nakładanie go palcami to jest taka przyjemność, której nie mogę sobie odmówić i dlatego niestety mój pędzelek poszedł w odstawkę. Ale sam w sobie myślę, że jest naprawdę godnym polecenia produktem. Jest go bardzo dużo, z 50 ml, jest niesamowicie wydajny, ponieważ malutka kropeczka wystarczy na pokrycie całej twarzy. Jest go naprawdę, mówię, 50 ml to jest taka wielgachna butla. Tutaj czuć jego wagę, jak weźmiemy w rękę, tu właściwie czujemy sam produkt, a nie opakowanie, ponieważ opakowanie jest dosyć minimalistyczne, co mi się bardzo podoba. Wybrałam sobie taki kolor light, który był dla mnie idealny w momencie, kiedy byłam nieopalona. Teraz jest troszeczkę dla mnie za jasny, ale tą różnicę w kolorze widać tylko, kiedy mam zrobione te kropeczki przed rozsmarowaniem produktu. Jak już go rozsmarujemy, to przez to, że ma delikatne krycie, to nie ma żadnego problemu z kolorem. Także to, jeżeli chodzi o podkład. Kolejnym kosmetykiem, który jest tak jakby flagowym produktem firmy Senna Cosmetics, jest zestaw do brwi Form Brow. On ma tutaj w środku trzy kolory, które są niby do brwi, ale idealnie także spisują się jako cienie do powiek. Są naprawdę bardzo mocno napigmentowane, trzymają się cały dzień, nie osypują. Tutaj z tym zestawem przychodzą takie cztery stencile, czyli szablony do brwi, dla osób, które mają tak delikatnie zarysowane brwi, że nie są w stanie zrobić ich symetrycznie. I mam tutaj cztery kształty, full, extra full, fine i natural. I tutaj oczywiście każdy jest inny kształt brwi, który możemy sobie dostosować według potrzeb. I rzeczywiście to jest fajne, bo z tego co się orientuję i przeglądałam kiedyś ofertę jakiegoś sklepu, to same takie szablony z kryolana kosztują chyba 40 zł, więc tu już mamy to wszystko w zestawie. Tutaj jeszcze mamy dołączoną taką szczoteczkę, która wygląda jak ta szczoteczka od maskary, którą fajnie się wyczesuje nadmiar produktu z brwi, ale z drugiej strony jest taki pędzelek, którego właściwie nie rozumiem i nie wiem, jakim sposobem znalazł się w tym zestawie do brwi, ponieważ oczekiwałabym w zestawie do brwi takiego, wiecie, no, skośno ściętego, sztywnego pędzelka, a ten jest mięciutki, na wszystkie strony się gibie, nie jest w ogóle precyzyjny, także chyba to jest jedyna rzecz, jaka mi się nie podoba w tym zestawie, ponieważ te cienie są naprawdę bardzo fajne, ale no, ten pędzelek taki troszeczkę nie na miejscu. Także tym się fajnie wyczesuje, ale tym nie możemy nałożyć, także tak jak musimy mieć swój własny skośny pędzelek do nakładania tego nad brwi. Ale to wiadomo, jak mamy swój własny pędzelek, to nie robi tym większej różnicy. Tak czy siak, cały zestaw jest naprawdę wygodny, używałam go przez ostatni miesiąc i myślę, że będę go używać go dalej, ponieważ tutaj te kolory są
Właściwie używałam, do brwi używałam tylko tego zimnego brązu. Tamte dwa używałam bardziej jako cienie do powiek. Także naprawdę, ja jestem zachwycona. I nie wiem, czy już wspomniałam, tutaj są trzy wersje kolorystyczne tych cieni, tych zestawów. Ja mam akurat neutral, czyli neutralny. Przechodzimy dalej. Następną rzeczą, która musi się znaleźć w moich ulubieńcach, jest korektor pod oczy, który się nazywa Totally Transforming Concealer. Ja mam w kolorze Neutral Light. I tak jak samo jak z podkładem, jak byłam nieopalona, on był do mnie idealnie dobrany, w tym momencie troszeczkę za jasny, ale jest sposób, żeby to obejść, zrobić naprawdę taki, wiecie, ten trójkąt i nawet jeżeli macie za jasny korektor, to fajnie rozświetli całą tutaj obszar pod oczami. Wracając do tego korektora, to jest korektor Full Coverage. On jest totalnie w 100% kryjący. I jak ja mówię w 100%, to on jest w 100%. On jest podobno ma właściwości przeciwzmarszczkowe, no nie jestem w stanie tego stwierdzić na tym etapie. Ale sama jego formuła, to, że jest w płynie, to jest dla mnie plusem, bo ja nie za bardzo lubię korektory kremowe pod oczy, jest niesamowicie mocno kryjący. Ja w tym korektorze jestem absolutnie zakochana bez pamięci. Wszystkie korektory, jakie używałam do tej pory pod oczy, które Wam pokazywałam w poprzednich filmikach, poszły do lamusa, poszły na wakacje, już ich nie ma, dawno zapomniane, ponieważ on jest na tyle niesamowity, że gdybym miała wszystkie korektory, wszystkie odcienie tych korektorów, to bym po prostu była chyba najszczęśliwszą osobą na świecie. On jest full coverage, naprawdę, kryje wszystko i jest tak niesamowicie lekki i ekonomiczny, ponieważ ma malutka kropeczka, naprawdę, to co zresztą widzicie, wystarczy na pokrycie całego tutaj obszaru pod oczami. Naprawdę jestem zakochana. Myślałam, że nigdy nie znajdę idealnego korektora, ale to właśnie jest mój idealny korektor. Trzyma się cały dzień, nic się nie wałkuje. Oczywiście, jeżeli nałożymy za dużo, to nieważne jaki korektor, zawsze będzie się zbierał w zmarszczkach. Jeżeli go nie utrwalimy pudrem, także się będzie zbierał w zmarszczkach. Także jeżeli używamy produktu poprawnie, to nie ma możliwości, żeby nas zawiódł. Ja mogę Wam jeszcze raz tylko powtórzyć, że ten korektor to jest mój święty graal i wszystkie Wy, które łączycie się ze mną w bólu, bo macie tak samo mocne cienie pod oczami jak ja, polecam Wam ten korektor. On tani nie jest, zresztą tak samo jak większość tych kosmetyków, właściwie wszystkie chyba. Ale tak samo tani nie jest jakiś tam z Maka, który też już wiem jest polecany, taki w szklanej buteleczce, którego nie pamiętam jak się nazywa. Z tym, że do Maka nie każdy ma dostęp, a do Sena Cosmetics każdy może mieć dostęp, ponieważ mają, poza tym, że sprzedają kosmetyki w wybranych tam salonach, z którymi współpracują, to jeszcze mają sklep internetowy i wysyłają właściwie no, na całą Polskę, tak, oczywiście. Także naprawdę ten korektor jest rewelacja, rewelacja i ja jeszcze o nim będę mówić wiele razy, ponieważ się zakochałam i będę mu już chyba wierna do końca. Mamy już podkład, mamy korektor pod oczami i mamy załatwione brwi, no to teraz może cienie do powiek. Ja mam trzy kolory, mam dwa matowe oraz jeden połyskujący. One się nazywają tak, to jest Aubergine, to jest Nirvana, a to jest Divine. I wszystkie są naprawdę trwałe, nie może się do tego przyczepić. Jeżeli nałożymy za dużo na pędzelek, to rzeczywiście mogą nam troszeczkę się osypać na pędzelek, na policzek, ale tak samo jest z każdym innym, z inglotem, po prostu trzeba nakładając na pędzel, troszeczkę strzepać i dopiero wtedy nakładać na oko i nic nam tutaj się nie osypie. W ciągu dnia się nie osypują, to starczy dla mnie pewniak za taką cenę. Mamy tutaj 2 gramy produktu, z tym, że tak, te dwa matowe cienie, to jest kolor aubergine, czyli wydawałoby się, że aubergina. Ona bardziej wygląda na taki czerwony, lekko brąz, ale nie zmienia tak faktu, że kolor jest piękny. One nie są właściwie takie stricte matowe, one są pięknie satynowe, także nie, naprawdę na oku wyglądają przecudnie. Aha, właśnie, ja miałam makijaż zrobiony tymi trzema cieniami w filmiku z recenzją minerałów. Jeżeli chcecie obejrzeć tamten filmik, to zalinkuję Wam na dole. I tam też dostałam od Was wiele komentarzy, co ja mam na oczach i czy będzie tutorial tego makijażu, bo Wam się bardzo spodobał. Także wiecie już, czym robiłam. Może zobaczymy w przyszłości, może będzie też tutorial z tego. Ten, jeżeli z tych trzech cieni najmniej podoba mi się ten beżowy, ponieważ on troszeczkę się pyli i jeżeli nałożymy go palcem, to wcale tak się nie dzieje, ale jak nałożymy troszeczkę, jak damy tutaj pędzel, to troszeczkę tak unosi się do góry, ale to jest jedyny problem, jaki ja mam z tym cieniem. Z każdym, żadnym innym już tak się nie dzieje. To jest naprawdę bardzo fajny, cudowny, połyskujący, perłowy, oliwkowy kolor. Jest rewelacyjny. Ja naprawdę nie mogłam wyjść z podziwu, żebyście wy widzieli moją minę, jak otworzyłam paczkę i pierwsze zrobiłam tylko swatchem. Nie mogłam wyjść z podziwu, jak te kosmetyki są pięknie napigmentowane, opakowanie cieszy oko. Naprawdę, no, czy wam się nie kojarzy z Ila Maską? I naprawdę, tak. To jest takie bardzo charakterystyczne i specyficzne. To nie jest taki, wiecie, no, opakowanie jak ma Belle na przykład. To jest, no nie wiem, no szata graficzna firmy ogólnie bardzo mi się podoba po prostu. Zostały nam 3 produkty, zmierzamy do końca. Następnie jest kolejny mój ulubieniec. Ja właściwie mogłabym nazwać tą recenzję ulubieńcę zamiast recenzję, bo naprawdę
te kosmetyki złapały mnie za serce. Jest róż mineralny i to się nazywa 2 w 1 mineralny róż, sypki i prasowany lśniący róż. Mamy 8,75 g różu mineralnego. Wiecie, jak to jest dużo? To jest naprawdę olbrzymia ilość. Tutaj na dole mamy właśnie słoiczek z różem mineralnym, takim pięknym różowym kolorem. On się nazywa Rose Quartz, tak. A u góry mamy rozświetlacz. Właściwie rozświetlacz, który równie dobrze możemy używać jako sam róż, ponieważ też tak używałam go w tym miesiącu. Naprawdę daje tak pięknie satynowe, właściwie nie satynowe, tylko połyskujące, ale bez drobinek wykończenie na policzkach. No i tutaj mamy jeszcze schowane z drugiej strony lusterko, nie będę Wam świecić. Co mi się nie podoba w tym różu, to jedyna sprawa to opakowanie, ponieważ tak jak przed chwileczką właśnie się z tym zmagałam, do tej pory bardzo ryzykujemy życie naszych paznokci, jeżeli chcemy otworzyć to opakowanie. Ale po tej recenzji, po prostu nie robiłam tego, bo chciałam Wam to pokazać, ale po tej recenzji troszeczkę sobie wezmę pilniczek i troszeczkę spiłuję i już nie będzie z tym problemu. Ale kosmetyk sam w sobie jest, no ja muszę, to słowo będzie nadużywane w tej recenzji i będziecie znowu, nie wiem, pisać mi w komentarzach, że kłamie, ale dopóki nie spróbujecie tych kosmetyków, to się nie przekonacie. One się trzymają cały dzień, one nie wymagają poprawek w ciągu dnia. On jest mineralny, ale z rozświetlającymi refleksami, rozświetlającymi właściwościami, także nie jest matowy, nie siedzi matowo na naszej skórze. A jak już pewnie oglądacie mój kanał troszeczkę dłużej, to wiecie, że ja lubię satynowe lub rozświetlające wykończenia, także no oczywiście plus z samego początku. On tutaj ma takie sitko i oczywiście tak jak z każdym innym różem mineralnym odsypujemy troszeczkę na dęko, na nawieczko i mieszamy tam tym pędzlem, no i nakładamy na policzki. Oczywiście jest on bardzo mocno napigmentowany, więc tak jak z każdym różem mineralnym należy uważać, żeby nie przesadzić, ale sam w sobie jest naprawdę genialny, zwłaszcza, że mamy go naprawdę bardzo dużo i ja podczas miesiąca używania codziennie, ponieważ mogę nie nosić podkładu, ale róż nałożę zawsze, jest naprawdę, nie widać w ogóle na nim ubytku, jest strasznie wydajny. I przechodzimy do dwóch ostatnich rzeczy, czyli do produktów do ust. Ja mam błyszczyk i pomadkę. Pomadka to jest Cream Lipstick w kolorze Demure. Jest taki piękny beżowy kolor, który znowu, tak jak z podkładem i z korektorem, ładnie na mnie wyglądał, kiedy byłam nieopolona, w tym momencie troszeczkę za jasny. Ale jeżeli używam go tak jak dzisiaj mam w połączeniu z inną pomadką, wygląda bardzo fajnie. Ale jeżeli chodzi o samą pomadkę, jest formuła tej pomadki jest taka, jaka pomadka powinna być, czyli jest nawilżający, nie wysusza ust, długo się utrzymuje, bardzo fajnie czuć go na ustach. No, co jeszcze można powiedzieć o pomadce? No naprawdę jest godna polecenia. Jeżeli chodzi o błyszczyk, to mało brakowało, aby był on moim ulubionym błyszczykiem wszechczasów, a niemało błyszczyków w swoim życiu wykończyłam. O co mi chodzi? Może zacznę od pozytywów. Jest z drobinkami, co dla mnie jest pozytywem, ponieważ drobinki może nie za interesująco wyglądają w opakowaniu, ale wiadomo, błyszczyki, które mają drobinki na ustach, po prostu dają taką piękną taflę, która odbija światło i po prostu pięknie rozświetla i optycznie powiększa usta. Także drobinek się czepić nie mogę, zresztą wiedziałam o tym, kiedy go wybierałam. Druga sprawa, jest klejący. Ja wiem, że tutaj są plusy i minusy dla niektórych. Ja osobiście, mówiłam to wiele razy, uwielbiam klejące błyszczyki, ponieważ one długo się trzymają na ustach i tak swoiście nawilżają, zresztą on jest nawilżającym błyszczykiem, tak się nazywa. Także tutaj znowu kolejny plus. Opakowanie takie standardowe, taki dość spory błyszczyk, to jest 4,28 ml. Ale jaki jest jego minus? Minus jest taki, że bardzo mało się go wyciąga z opakowania. I naprawdę trzeba wiele razy wyciągać tutaj, mieszać to i wyciągać, żeby nałożyć jakąś taką przyzwoitą ilość na usta. A jeszcze jeden plus. Pachnie bardzo fajnie. Tak słodko. I znowu będę tak irytująca i będę siedzieć i wąchać. Jest, no mówię, no gdyby nie to, że nie wiem, tutaj chyba ta gumka, ten zaworek, który tutaj powstrzymuje przed wyleceniem tego błyszczyku z opakowania, robi to zbyt dobrze, ponieważ nie pozwala wyciągnąć jakiejś większej ilości błyszczyku. Ale pewnie przez to, że właśnie tak mało błyszczyku się wyciąga, to przy wkładaniu tego aplikatora do błyszczyka nie wypływa nam błyszczyk do góry. Tak jak się dzieje na przykład z błyszczykami z Manhattanu czy z Inglota. No to teraz prezencik. Mam dla Was róż w kremie, który się nazywa Cheeky Blush. On jest w kolorze Tender Rose. Wyjmę Wam z opakowania, żeby pokazać Wam kolor, jak on wygląda. W takim zgrabnym opakowaniu, taki malutki różyk, jest go 3,4 g. I tak, jak zawsze, jeżeli chodzi o rozdanie, mamy tydzień, czyli dodajcie ten filmik za tydzień o tej samej porze, mniej więcej ogłoszę wyniki. Wyniki ogłoszę na moim Facebooku, jak i tutaj na dole w opisie.
Jeżeli już będzie po tygodniu po rozdaniu, tutaj opis, właściwie tytuł filmiku zmieni się na rozdanie zamknięte. I co? Musicie oczywiście jak zawsze spełnić warunki, czyli być subskrybentem, polubić ten filmik, czyli kliknąć kciuk do góry. I warunki, których nie musicie spełniać, ale byłoby bardzo miło, gdybyście spełnili, to polubienie mojego profilu na Facebooku, Maksineczka, jak i profilu Sena Cosmetics na Facebooku. Wszystkie linki będziecie mieli na dole. Mam nadzieję, że Wam posłuży ten róż, bo naprawdę sama go wybierałam dla Was i to ja lubię ogólnie takie kremowe produkty, bo zresztą na lato to tak ładnie daje, wiecie, taki blask zdrowej cery. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Właściwie tej osobie, która to będzie na tyle szczęśliwa, że wylosuje. Aha, i po prostu wylosuję jedną osobę przypadkowo, nie będzie jakiś tam, nie wiem, pod względem kreatywności czy kciuków. To tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że coś z tego wynieśliście, że przyda Wam się ten filmik, że może zamówicie coś z kosmetyków Sena, zwłaszcza ten korektor i róż mineralny, ponieważ one są bezkonkurencyjne. Mam nadzieję, że weźmiecie udział i spróbujcie swoich sił w losowaniu, ponieważ myślę, że warto jest wygrać ten róż. Chociażby sama jestem ciekawa, nigdy go nie miałam, ale Wy będziecie mogli coś sprawdzić zamiast mnie. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!